Dzień dobry Państwu. Witam w dyskusji na Ratuszowej, regularnym od kilku lat prowadzonym przez nas programie na Zoomie. Witam naszego gościa, pana Tomasza Matuszewskiego, który dzisiaj występuje w roli sekretarza Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aczkolwiek pełni również inne funkcje, które są przynajmniej w środowisku powszechnie znane. Może zabrzmi to dziwnie, ale powiem, że nie jest dzisiaj 28 września i nie jest dzisiaj czwartek, kiedy to planowaliśmy tę dyskusję na temat raport NIK o szkoleniu kierowców, co zrobić, żeby było dobrze. Spotykamy się 4 października w środę i miejmy nadzieję, że ani temat się nie zdewaluował, ani nie będzie mniejsze zainteresowanie. Życie jest, toczy się tak szybko, że nie zawsze możemy zaplanowane aktywności wcielić w życie i przeprowadzić wtedy, kiedy chcemy. Natomiast cieszę się bardzo i mam nadzieję, że nasi słuchacze również, że udało nam się spotkać z panem Tomaszem i że ten temat omówimy na tyle, na ile w ciągu godziny i kilku minut uda się nam to zgłębić. Przypomnę dla porządku, że organizatorami tych spotkań naszych na Ratuszowej jest Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny, redakcja tygodnika Prawo Drogowe & News i portal El-Instruktor. Nasza transmisja bezpośrednio jest na platformie Zoom i na Facebooku, a zapis będzie dostępny na YouTubie. To wszystko powtarzamy co 2 tygodnie, ale miejmy nadzieję, że ma to sens, sądząc po zainteresowaniu i zaglądaniu również nie na żywo, ale wtedy, kiedy nasi słuchacze mają czas. Spotykamy się, żeby porozmawiać o czymś, co dla branży szkoleniowej i dla egzaminatorów, a przede wszystkim dla nas wszystkich, ma bardzo wielkie znaczenie. To, jak jesteśmy szkoleni, przygotowywani do udziału w ruchu drogowym. Są takie momenty, kiedy jak się wydaje, warto przypomnieć, co i po co robimy. I być może opublikowanie raportu przez NIK na temat systemu szkolenia kandydatów na kierowców, dodajmy krytycznego, jak wszyscy wiedzą, raportu, jest dobrą potem okazją. Bo po co szkolimy kandydatów na kierowców i kierowców? Komu to ma służyć? Otóż niezależnie od innych aspektów, przede wszystkim po to, żebyśmy przeżyli na drodze. Tak się wydaje, że warto przypomnieć tę banalną, oczywistą oczywistość. Celem to jest bezpieczny ruch drogowy. W raporcie znalazła się diagnoza aktualnego stanu, ale także daleko idące wnioski. Można by sądzić, że środowisko gwałtownie na nie zareaguje. Tymczasem mam wrażenie, nie wiem, czy pan sekretarz to podzieli i potwierdzi, że poza takimi sugestiami delikatnymi, że tam polityczny materiał, ale przecież nie do końca, bo od maja był ten raport gotowy, nie ma zbyt ożywionych w środowisku dyskusji, a tym bardziej, i tu może się narażę wielu osobom, ale a tym bardziej poszukiwania rozwiązań. Panie Tomaszu, jakie znaczenie ma ten raport? Kogo do tego działania zobowiązuje? I na ile powinniśmy się nim ekscytować, zajmować? Witam panią redaktor, panią prezes, witam państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim na początku powiem, że ja ten raport czytałem najbardziej jako egzaminator. Mniej jako instruktor, najmniej jako zastępca dyrektora WORD-u, ale w każdym z tych ujęć, o których tu powiedziałem, uznaję, że raport jest niesłychanie potrzebny i w jego tym historycznym aspekcie, bo raport jest teoretycznie raportem pokontrolnym, ale w stosunku do wszystkich poprzednich, czyli cofając się o 22 lata, bo tak mniej więcej kojarzę, że pierwszy raport powstał po kontroli
w 2001 roku, ja go miałem okazję czytać w 2002 roku, czyli 21 lat temu jako raport, że ten różni się od tych pozostałych właśnie tą dłuższą perspektywą historyczną, tak? Czyli ci, którzy zdecydują się przebrnąć przez te prawie 200 stron, będą mieli okazję nie tylko przeczytać właśnie tą krytykę, z którą prawdopodobnie raport przynajmniej na początku najbardziej jest kojarzony, ale też przeanalizować wszelkie przyczyny, które towarzyszyły powstawaniu pewnych zjawisk, tworzeniu określonego prawa, przepoczwarzaniu tego prawa i kierunkach tych zmian. I myślę, że to da lepsze zrozumienie sytuacji, w której jesteśmy. No, raport z uwagi na obiektywne warunki nie doczekał się tego wielkiego sukcesu, jakim była nagroda dla naszego kraju za dokonania w zakresie bezpieczeństwa, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2022, nagroda 2023. Ale tu bym chciał już pierwszą myśl Państwu przekazać, trochę może inspirującą albo nawet dyskusyjną jako teza. Tak? Wydaje mi się, że te dokonania są bardziej, albo może nawet najbardziej efektem represji. Tak, to, że my rok 22 zakończyliśmy takimi wskaźnikami, jakimi zakończyliśmy, to jest dla mnie przede wszystkim zjawisko połączone z zwiększeniem działań represyjnych, czy to mierzonych miarą wysokości mandatów, liczby przyznawanych punktów i tak dalej. Natomiast nie wydaje mi się, i to jest ta kontrowersyjna teza, żeby coś, co było efektem, czyli ta poprawa bezpieczeństwa, wynikała ze zmiany systemu przygotowania i tych kierowców, którzy się przygotowywali po raz pierwszy, i tych kierowców, którzy rozszerzając swoje uprawnienia, no, stawali się bardziej wykwalifikowanymi. Co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę w tej dziedzinie, jaką jest ta część edukacyjna, jest, no, tak jak to określił raport, ja to może innymi słowami oddam, bardzo dużo do zrobienia. Tak? I ta perspektywa 92-2022 i tak, w takiej perspektywie, jak się raport czyta, należy te zjawiska kojarzyć, bo rzeczywiście do końca 91 roku w Polsce systemy szkoleniowo-egzaminacyjne istniały zupełnie inaczej, jako świadek już taki namacalny tamtych sytuacji, no mogę o tym też w pewnym momencie opowiedzieć. Nie wydaje mi się, żeby to w tej chwili było bardzo potrzebne, natomiast na pewno wtedy, w tym 92, następuje bardzo istotna zmiana i bardzo dobrze, że raport zauważa, że ta zmiana była właśnie efektem wdrożenia w ówczesnej Unii Europejskiej dyrektywy o prawach jazdy. My wtedy okazaliśmy się bardzo ambitni i to warto sobie przypominać, troszeczkę może nawet w takim układzie, że mieliśmy wtedy ten złoty róg. Trochę tak jak Państwo mnie znacie, lubię i filozofię, i literaturę, i poezję, więc pozwolę sobie czasami na taką symbolikę, żeby może tutaj nikogo nie urażać albo nie oceniać pochopnie, ale wydaje mi się, że my wtedy mieliśmy ten złoty róg i pytanie otwarte, czy rzeczywiście ten złoty róg potrafiliśmy właściwie wykorzystać. I raport odważnie w części oceniającej wskazuje, że nie. I to jest w tej mojej perspektywie, a perspektywę wyznacza bardzo trafny tytuł naszego spotkania, bo tytuł, no, mniej więcej ja go rozumiem tak, nie będziemy tu narzekać,
Nie będziemy rozdzierać szat albo też szukać winnych, tylko wykorzystamy te treści, które ktoś naprawdę fajnie poukładał, właśnie żeby spróbować coś zrobić pozytywnego. I tak to dzisiejsze spotkanie chciałbym widzieć i w tym duchu, nawet i tu siebie pilnując, będę chciał na jakieś pytania czy na moje przemyślenia odpowiadać, bo historia ma znaczenie jako element, no, żeby jej nie powtarzać w tej części, gdzie się nam coś nie udało, natomiast żeby rozwijać to, w czym na przykład byliśmy no jednymi z pierwszych w Europie, a może nawet w świecie, i przesuwać rozwój tych pomysłów na odpowiadające dzisiejszym potrzebom mechanizmy, prawda, zasady i tak dalej. Także ja raport przeczytałem dość uważnie. Największą dla mnie, znaczy największą, no, najciekawszą rzeczą to są właśnie elementy zawarte w syntezie i we wnioskach. To już też tak zakładając, że nie wszyscy Państwo znajdą czas i przebiją się przez całość. Natomiast wydaje mi się, że warto przede wszystkim przeczytać tą część raportu, która jest w części nazwanej synteza i wnioski. I to już powinno stanowić bardzo ciekawy punkt wyjścia do próby odpowiedzi na pytanie, co robić, aby było lepiej, aby było dobrze. Bardzo też chyba warto, bo jakoś tak nie słyszałem żadnego słowa podziękowania dla Najwyższej Izby Kontroli za tą część załącznikową, bo ona w sposób graficzny, a staliśmy się cywilizacją obrazu, pewne rzeczy ilustruje. Więc tak naprawdę czytając syntezę, zapoznając się z wnioskami i mając jeszcze przed sobą szereg tych obrazów zamieszczonych w części opisującej, zdefiniowanej jako załączniki, to jesteśmy w stanie rzeczywiście na pewne zagadnienia, o których myślę za chwileczkę pani prezes, no, będzie mnie tu nakierunkowywać. Spróbuję. Bo naprawdę trudno nawet w długim czasie, bo godzina to nie mało, no, opowiedzieć o raporcie, jak gdyby próbując odnieść się do wszystkiego. Chyba że pani prezes uznaje, że wolno mi pozwolić na taką spontaniczność. Na monolog? I wtedy ja zacznę. Myślę, że na spontaniczność tak, ale tak. Troszkę porozmawiajmy, jednak dyskusja tak. nie jest monologiem. Także zaczęliśmy tak, i kontynuujmy. Dziękuję. Oczywiście nie odpowiedział pan na moje pytanie, zaraz do niego wrócę. Natomiast panie Tomaszu, ja bym się bardzo nie martwiła, bo może przeczytanie 200 stron jest kłopotliwe. Natomiast ukazało się troszkę artykułów i publicystycznych i informacja zawarta na stronie NIK-u o tym, czego dotyczy raport, jest już dużo krótsza i da się to przeczytać, ale jakby nie o tym i tym nie to jest najważniejsze. Ale tu wejdę, bo tak? Przestrzegam Państwa, dlatego że te informacje, one jakoś tak się skupiły w moim przekonaniu trochę na obrzeżach. Bo na turystyce, uważam, przepraszam. Bo nie uważam, że te dwie kwestie, czyli turystyka egzaminacyjna, plus to, czy gdzieś tam w jakiejś malutkiej miejscowości powinien lub nie powinien odbywać się egzamin. Ja nie deprecjonuję tych zagadnień, tylko ja tutaj zachęcam Państwa, że naprawdę raport zawiera o wiele więcej ciekawszych i bardziej potrzebnych. Ja rozumiem potrzeby medialne. Zawsze no, ciekawie się czyta artykuł o turystyce,
egzaminacyjnej, aniżeli na przykład zagadnienie czy pytania egzaminacyjne powinny być jawne, czy powinny być niejawne, albo czy egzamin można zdawać wielokrotnie w ciągu jednego dnia, czy też nie można, albo czy istnieje jakaś granica krotności podejść do egzaminów, czy teoretycznych, czy praktycznych. No te zagadnienia są już bardziej dla nas, czyli ludzi zaangażowanych. Dla mediów tamte na pewno są ciekawsze, ale apel mój jako pierwszy tu wyrażony, no na pewno nie odpowiemy na pytanie, co robić, żeby było lepiej, jeżeli się skoncentrujemy na tych tematach medialnych. No, zachęcam do takiego wejścia głębszego w treść raportu. To pytanie, na które Pan był uprzejmy nie odpowiedzieć, Panie Tomaszu, to jest pytanie o to, kogo raport zobowiązuje do działania. Bo zalecenia czy wnioski dotyczą konkretnie, mam przed sobą, do ministra cyfryzacji, ministra infrastruktury i starostów. Ale tak naprawdę, jak się przyjrzymy problemom, może najpierw omówmy, które z tych omawianych w raporcie problemów uważa Pan za najistotniejsze i wtedy zobaczymy, kto powinien się nimi zainteresować głębiej czy zająć. Czy warto o tym rozmawiać, żeby było dobrze? Znamy się na tyle długo, że podejrzewam, że pani wie, że ja na to pytanie nie odpowiadam celowo. A dlaczego? No dlatego, że pozwolę sobie na taką tezę, że nie ma tak złych systemów, w których by dobrzy ludzie nie potrafili się odnajdywać i nie ma tak dobrych systemów, złych ludzie nie zepsują. Tak? Ja cenię bardzo tych adresatów, czyli i ministra cyfryzacji, i ministra infrastruktury, i starostów, i marszałków, i wojewodów, tak, i tak dalej. I każdy z nich gdzieś tam jakiś swój odcinek odczyta. Niemniej takie czekanie na idealny system, który sam coś załatwi, jest czekaniem na Godota, tak? Czyli róbmy swoje, cytując tytuł piosenki, w ramach możliwości, które już dziś mamy. Oczywiście będzie to wymagać pewnej odwagi. I tu bym postawił kropkę, bo patrzę też na zegar. Co jest w tym raporcie wedle mnie najważniejsze? To, że ten system szkoleniowo-egzaminacyjny jest takim sierotą i to obustronnym. Zaraz wyjaśnię, co mam na myśli. No, mamy jakieś tam przepisy o szkoleniu, mamy tam jakieś przepisy o egzaminowaniu, mamy uchwalone, ale nie działające regulacje dotyczące drugiej fazy szkolenia, nowocześniejszego nadzoru nad kierującym. Natomiast to jest tak trochę zostawione. Urodziło się to dziecko, czy te dzieci, tak? Natomiast jest to wszystko tak, jakby rodzice się tymi dziećmi nie interesowali, tak? No bo odpowiednie ustawy uchwalono, rozporządzenia wydano, infrastrukturę potworzono i tak dalej. Natomiast system jest sierotą. Nie wiem, czy ktoś będzie z tego próbował robić jakieś wnioski, ale ja tą chorobę sierocą systemu tego 30-letniego widzę, czyli powiem już teraz bardzo brutalnie, mało kogo obchodzą kwestie poza wąskim gronem, po co w ogóle jest szkolenie, po co jest egzaminowanie, czy to jest tylko tak, że ma być, czy to rzeczywiście spełnia dość istotną rolę dla każdego. Nie tylko już mówię o obywatelu Polski, tylko przecież wiadomo, to jest szersze, aniżeli jeden kraj. I teraz odsierocenie tego systemu to będzie najtrudniejsza rzecz, to znaczy potrzeba będzie kogoś, kto za to wszystko również personalnie będzie chciał wziąć odpowiedzialność. I też bardzo dziękuję za to, że zostałem tutaj przedstawiony jako sekretarz Rady, bo tak jak kiedyś w 2000 dla mnie już drugim roku pewna myśl unowocześnienia systemów szkolenia i egzaminowania wyszła z poziomu Krajowej Rady
bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo tam było gniazdo narodzin ustawy o kierujących i tej wielkiej reformy 2011, tak samo i teraz prawdopodobnie wróćmy do tych dwóch programów poprawy bezpieczeństwa, dwóch narodowych programów bezpieczeństwa i przeanalizujmy tak na poważnie koncepcję funkcjonowania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Transportu, czy inaczej nazywanej instytucji wiodącej, i być może odważnie przekażmy jej i kompetencje, ale i co za tym idzie, odpowiedzialność, tak? Wracając do tego systemu sierocego, jeżeli będzie ów rodzic, jeżeli będzie rodzicem tego całego systemu właśnie instytucja wiodąca czy Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Transportu, no to mając też pewnego rodzaju ciężar odpowiedzialności za nią, czy przed nią, czy razem z nią, będzie troska. Bo tak jak powiedziałem na początku, wydaje mi się, że to, o czym traktuje raport, zresztą poniekąd dowodem jest niewielkie nim zainteresowanie, tak? No właśnie, to mnie szczerze mówiąc zaskoczyło. To jest też dla mnie dowód tego, że niby o tym wszyscy myślą i są nim zatroskani, ale tak naprawdę to jakoś to będzie, było dotychczas jakoś, to tak samo i będzie za chwilę. Druga myśl, co jest w raporcie bardzo istotne. Robimy coś, tym czymś jest to, że szkolimy, że egzaminujemy, że edukujemy po już uzyskaniu praw jazdy, przynajmniej niektórych edukujemy. Natomiast nie ma jakiejkolwiek poważniejszej diagnozy tych procesów. Nie ma tego, co w raporcie czytam, a też o tym sam często myślę i mówię, czyli właściwego przekazywania informacji. Tak? Czyli szkolimy, szkolenie powinno być zakończone egzaminem wewnętrznym. On oczywiście na kartach przepisów funkcjonuje. Czy realnie zawsze jest, to już jest pytanie, bo nie ma ani obowiązku informacji o tym egzaminie wewnętrznym, że on się odbywa, ani też nie ma obowiązku rejestracji tego egzaminu. Ale przede wszystkim czego nie ma? No nie ma informacji, jak on przeszedł, tak? Ten arkusz, który wypełnia instruktor, gdzieś po prostu leży, tak? I nikt, takie mam wrażenie, tym arkuszem egzaminu wewnętrznego, czyli tego, którego funkcją jest dopuszczenie do egzaminu państwowego, nikt się nie interesuje, tak? Te informacje, które w tych setkach tysięcy arkuszy są zawarte od 2009 roku co najmniej, bo ja uważam, że później też, wcześniej też były, no są tak naprawdę przez nikogo do niczego nie wykorzystywane. Tymczasem gdybyśmy wiedzieli, jakiego rodzaju deficyty pojawiają się już na etapie szkolenia i gdybyśmy je potrafili ubierać po przeprowadzaniu pewnych analiz w jakieś kierunki, w jakieś tendencje, no to trochę używając języka medycznego, wiedzielibyśmy, gdzie pacjent choruje już wtedy. A my już na tym pierwszym etapie, no mamy niby egzamin wewnętrzny, mamy niby arkusz i nic się z tym Panie nie dzieje. Panie Tomaszu, przepraszam, ale nie wyobrażam sobie, żeby instruktor, który szkolił, nie interesował się efektami egzaminu wewnętrznego. Nie spotkałem w czasie różnych konferencji żadnych wystąpień środowiska szkoleniowego, które by przedstawiały jakiekolwiek wyniki, wnioski, rekomendacje, no, dzieliły się informacją z tej części szkolenia, które no, ja jako były instruktor uważam za najważniejszy etap. Tak? To jest najważniejszy etap kształtowania przyszłego, świadomego, bezpiecznego kierowcy, tak? Nie uciekając od odpowiedzialności jako egzaminator, nie uciekając od
odpowiedzialności jako sekretarz Mazowieckiej Rady, no też potrafię wskazać, która część tego całego procesu jest częścią najistotniejszą. I tu nie chcę znowu być banalny, ale no dom bez fundamentu stał nie będzie, tak? Do pierwszej burzy to może jeszcze postoi, ale tej burzy na polskich drogach jest coraz więcej, więc ten fundament staje się coraz bardziej potrzebny i tutaj bym chciał tą swoją myśl przekazać, że bardzo i podpisuję się pod tym wszystkim, co właśnie ten element zauważyło, tak? Również jako były urzędnik pracujący przez 4 lata w powiecie, z jednej strony to się cieszę, że jest też adresowana w kierunku starostów rekomendacja wzmożenia nadzoru, ale z drugiej strony wiem, że jeżeli tego przepływu informacji nie będzie, to ci starostowie, nawet jeżeli będą bardzo chcieć, to tylko i wyłącznie nadal będą prowadzić nadzór administracyjny, a nie nadzór jakościowy. To nie był przypadek, że w tekście raportu odnajdziemy, że w żadnym z skontrolowanych starostw nie odnotowano jakiejkolwiek kontroli prowadzenia zajęć praktycznych. Tak? Czyli domniemanie jest proste. No, urzędnicy wchodzą, badają infrastrukturę i metodą kopiuj wklej, zmieniając datę, na biurko starosty wjeżdża kolejny ten sam nic. Ale jeżeli taki jest wymóg, to dlaczego urzędnik ma robić inaczej? Nie może przekraczać swoich kompetencji. Może znaczy, bo urzędnik jest, zabrakło wymogu. Bo urzędnik, co też raport zauważył, jest do tego nieprzygotowany. Tak? Bo urzędnik nawet często nie ma świadomości, gdzie leży clue kontroli. O ile kojarzę, ale żeby też tutaj być bardzo odpowiedzialny za słowa, to przecież jest w rekomendacjach wyraźne słowo, żeby ośrodki do kontroli były typowane, prawda? Żeby to nie było tak, że tylko jakiś algorytm wynikający z przepisów mówi, kogo kontrolujemy, bo nie potrzebują lekarza zdrowi, żeby też użyć z kolei innego rodzaju literatury, tylko ci, którzy się źle mają, tak? Czyli to musi być element pewnego typowania, no a typujemy na podstawie czegoś, tak? No nie możemy typować tylko na podstawie planu kontroli, który sobie gdzieś ktoś zatwierdza na zasadzie, no bo skoro nie było kontroli w tamtym roku, to musi być w tym roku. Czyli od kogo i jakie dane powinien starosta, czyli urzędnik starostwa otrzymywać? Po pierwsze, wrócę do tej myśli, bo wydaje mi się warta, powinien mieć informację o egzaminie wewnętrznym. I to taką informację kompletną, bo dopiero zestawienie tej informacji z informacją, która przychodzi z WORD-u, da mu podstawę, o zdawalności, rozumiem, tak? Da mu podstawę do wyciągnięcia, nazwijmy, wniosków noszących znamiona prawdy. Bo jak domniemywam, więcej tu wrażeń, nie, typu wydaje mi się, że, aniżeli oparcia pewnych tez albo często kierunków działań na czymś, co tak naprawdę nie do końca wiadomo, z czego wynika. Czyli za dużo tutaj wrażeń i myślę, że apel wynikający z raportu o najpierw ustawienie rzetelnej informacji, następnie o jej transfer i wprost wymuszenie wniosków, tak? Bo tu nie chodzi o to, że kontrole się odbywają, tak? Albo egzaminy wewnętrzne się odbywają, tak? Albo nawet egzaminy państwowe się odbywają. Tylko jakie my z tych informacji, które te wszystkie zjawiska, elementy nam dostarczają, jakie my z tych informacji robimy użytek? To jest ta sierocość, o której powiedziałem, tak? To wszystko się dzieje, ale to jest jakby zostawione z boku
I no mało kto w ogóle chce, nawet jeżeli są jakieś już informacje, bo przecież mamy jakieś informacje, mniejsza o to, czy one są wystarczające, ale wykorzystywać nawet w tym znaczeniu już posiadanych. Także to jest ta druga myśl, o której na to już drugie pytanie staram się grzecznie odpowiadać, co ja widzę w tym jako najważniejsze. A trzecia myśl, gdzieś tam zawarta w tej mojej wypowiedzi o ludziach, których najlepszy system nie naprawi, a najgorszy system nie zabroni. Nie zepsuje. Tak. To jest właśnie zwrócenie uwagi na kompetencje kadr. Tak? I tutaj bardzo, bardzo dziękuję twórcom, że rzeczywiście zauważyli, że czego my mamy wymagać potem od tych, którzy są samodzielnymi kierowcami, jeżeli ich kadry no, są w takiej czy innej formie nieprzygotowywane, bo pozwolę sobie znowu nad odważną tezę, no, większość kursów instruktorskich, egzaminatorskich, egzaminów instruktorskich, egzaminów egzaminatorskich, tak jakby nie wprowadzała na rynek dobrych kadr. Tak? I ci wszyscy, którzy chcą głębiej w raporcie poszukać, jakie są przyczyny tego stanu rzeczy, to gwarantuję Państwu, że te przyczyny zobaczą. Trudno od egzaminatora dzisiaj, który przychodzi z uprawnieniami nadanymi od marszałka, wymagać pewnych rzeczy, jeżeli zna się realny układ jego szkolenia i kształt jego egzaminu. Tak? Po prostu pewnych zjawisk tam nie ma. One kiedyś zostały stworzone, potem zostały no, skutecznie zredukowane albo tylko powtarzane, tak? Natomiast na pewno nie zauważyły zjawisk, które zostały przez otoczenie, czyli świat koło nas istniejący, narzucone. Ja dlatego gdzieś tam nawet nie tak dawno powiedziałem, włączmy tryb śledzenia zmian, prawda? Włączmy tryb śledzenia zmian, bo jeżeli nie włączymy, i tu mówię do kolegów, koleżanek instruktorów, egzaminatorów, policjantów, urzędników, tak, włączmy tryb śledzenia zmian, bo inaczej no, teza jest okrutna. No, jesteśmy narcyzami w jakiejś bańce. Tak? Znam z przesłuchów dyskusję z ostatniego piątku, która dotyczyła problemu, czy naczepa na egzaminie, no i tam bardzo jasno wybrzmiało to, czy nasze środowisko szkoleniowo-egzaminacyjne właściwie definiuje swoją rolę, tak? Czy przypadkiem nie ograniczyło się właśnie do tej symbolicznej bańki, która coś tam dla siebie robi i jest z tego zadowolona, bo przy okazji zarabia pieniądze. I to jest czwarty temat, bo widzę już panią prezes i cieszę się bardzo, że mam mały monit wzrokowy. Pokazana w raporcie... Cały czas jestem z panem. Tak, pokazana w raporcie, pokazany w raporcie temat komercjalizacji. I potem bardzo odważna teza we wnioskach, przemyślenie w ogóle zmiany modelu funkcjonowania w tym przypadku WORD-ów, tak? Ta komercjalizacja, czyli pieniądz, który wyznacza wszystko, no jest w tym aspekcie nawet szerszym niż prawo jazdy, bo generalnie w aspekcie edukacyjnym wielkim ryzykiem, tak? Jeżeli pieniądz i tylko pieniądz wyznacza pewne standardy, a tak ten raport ja przynajmniej czytam i takie ostrzeżenie z tego raportu wyprowadzam, znowu trochę sobie parafrazując zażartuję, no to nie idźmy tą drogą, prawda? Nie idźmy tą drogą, bo to ryzyko coraz większego komercjalizowania naszych usług no doprowadzi nas do sytuacji, kiedy rzeczywiście jedyną formą zaradzenia sprawie będzie zlikwidowanie nas, znaczy no formy funkcjonowania, no tak jak chirurg czasami musi usunąć narząd,
który kiedyś był potrzebny, ale potem na skutek zbyt daleko posuniętej choroby no, musi być po prostu usunięty. Za te przypowieści bardzo przepraszam, ale licząc na to, że ostatnio bardzo... jest nazywany szkodnikiem wordów, zaczynam większą uwagę przywiązywać do sformułowań. No to właśnie myślę, że efekt będzie raczej odwrotny, ale nie będziemy się bali mówić jednak wprost i o prawdziwych problemach. To jest tak, że żadna grupa nie chce być zlikwidowana i to nie ten cel jest przecież i nie ten kierunek ani raportu, jak się wydaje. Natomiast rzeczywiście trzeba reformować wszystko. Tak rozumiem, że temu ten raport ma służyć i odpowiedzią na trudne pytania. Powiedzieliśmy o dużo, powiedział Pan o słabych stronach. Wydaje się, że tych mocnych w systemie czy w zasadach kształcenia kierowców też trochę jest. To jest ogromna grupa instruktorów zaangażowanych naprawdę, rozumiejących swoją rolę. Nie dotyczy to wszystkich, jak w każdym zawodzie. To jest ogromna rzesza doskonale przygotowanych egzaminatorów. Być może system nie pozwala im się wykazać, co wielokrotnie przy różnych okazjach również egzaminatorzy mówią. I tak dalej, i tak dalej. Ale jakie, bo i te statystyki wypadków, które na pewno represje były jednym z elementów ograniczającym wypadki, liczbę wypadków, ich powagę i wszystko, co się z tym wiąże, ale przecież również wydaje się, że wszyscy się uczą na błędach innych, czyli ileś sposobów docierania do kierowców być może przyniosły efekty. Tego nie wiemy, nie zbadamy efektów kampanii jednej, drugiej, piętnastej, ale one trwają się, odbywają. Natomiast ja chciałam Pana właśnie o te nie tylko słabe, ale i mocne strony tych zasad zapytać, bo warto je przypomnieć, żebyśmy z kolei nie zgubili tego, co już wiemy o potrzebach naszych wspólnych, czyli tego, jak na drodze się powinniśmy zachowywać, czyli jak kształcić, co robimy dobrze w tym wszystkim. Mocną stroną niewątpliwie jest kawał dobrej roboty w obszarze infrastruktury i to zabrzmi bardzo, być może dla niejednego ze słuchaczy dziwnie i może to już kwestia właśnie moich siwych włosów i tej dłuższej perspektywy, czyli pamięci o tym, jak funkcjonowaliśmy w latach 90., prawda? Jak funkcjonujemy dzisiaj, jak wyglądał pojazd egzaminacyjny kiedyś, jak wygląda dzisiaj. To jest jedna z tych mocnych stron. Oczywiście ona ma też swój obszar dziegciu, tak? Czyli mamy właśnie element ciężarówek, mamy element autobusów i tutaj nie chciałbym się na razie na tym skupiać, ale generalnie jeżeli bym na czymś stawiał, to właśnie na tym, że stworzyliśmy, nie? Dość mocną infrastrukturę. No, szanowni, szczególnie młodsi kursanci, państwo, przepraszam, no 25 lat temu, kiedy zakładano wordy, jeżeli teraz odbywają się po kolei 25-lecia w tych pojedynczych jednostkach i są pokazywane zdjęcia, w jakich warunkach były przeprowadzane kiedyś egzaminy. Już mówię o epoce wordowskiej, ja nie cofam się do epoki woekowskiej, tak? Albo jeszcze wcześniejszej, czyli epoki egzaminów w ośrodkach szkolenia kierowców. Niektórych oczywiście, niektórych. Natomiast no, tutaj mamy postęp niesamowity. Wykorzystam podpowiedź pani prezes. Rzeczywiście nie potrafię powiedzieć, czy to jest 1/4, czy to jest 1/5, ale na pewno jest duża część bardzo dobrze merytorycznie przygotowanej kadry, a jeżeli tutaj dodamy szczyptę pasjonatów, tak, i rzeczywiście te wypowiedzi, czy na mediach społecznościowych, czy na konferencjach i tak dalej, świadczą o tym, że na szczęście nie zdusiliśmy tych pasji, że ludzie nie poodchodzili w inne obszary, bo uznali, że nie warto, że nie ma sensu, że tylko czeka nas kolejna epoka frustracji. No, no to zebrać ich teraz w jedno,
zebrać ich teraz w jedno, wyłuskać, zespolić ich myśl w jedno ognisko i w tym momencie na tym budować, to jest coś, na czym dzisiaj absolutnie nie tylko, że można, ale i trzeba zrobić. Tak? No ja kiedyś zrobiłem taką rzecz, tu się podzielę, poprosiłem kolegów z Polski o wskazanie w każdym ze swoich wordów jakichś tam dwóch, trzech wybitnych egzaminatorów. To zrobiłem jakieś chyba 3-4 lata temu, jeszcze chyba to COVID-u nie było, no chcąc właśnie nawet się przekonać, czy w danym środowisku można wykazać no jakichś dwóch, trzech liderów, tak? Niestety temat zgasł, pewne wordy przysłały, inne wordy zbagatelizowały, jeszcze duża, największa grupa, a po co ci to, a co ty chcesz z tym zrobić? No właśnie to była taka próba wyłapania owych niekwestionowanych autorytetów i być może rozpoczęcia z tą grupą, bo tu się nie ma co oszukiwać, no to zawsze w historii świata było, jest i będzie, że to jednostki zamienione no, w grupę kilku, kilkunastu były generatorami zmian. Tak? No niestety w większości populacji pasuje to, co jest i najlepiej, gdyby nic nie zmieniać, bo jak coś zaczniemy zmieniać, no to na pewno będziemy zmuszeni do tego, żeby coś robić, czego dzisiaj nie musimy robić, a pieniądze może będą te same. Więc ta część kadr, którą też widzę, tak, i najciekawsze jest to, że ona nie jest rozłożona, nie wiem, wyłącznie w okolicach Białegostoku, Łomży czy Przemyśla, to są okolice całego kraju, nie? Ona dałaby duży wkład w to, co należałoby zrobić, żeby było lepiej niż jest. Dokładnie to samo dotyczy środowiska instruktorskiego. A jeżeli do tego jeszcze dodalibyśmy środowisko instruktorów techniki jazdy, którzy mają ciekawy feedback, bo pomimo braku obowiązków, to jednak te kilka ładnych lat funkcjonowania tych ośrodków, to jest dowód, że oni mają dobrą diagnozę. Te 86% polskich kierowców, którzy nie potrafią hamować, no skąd się bierze? Właśnie z informacji z ODTJ-ów, tak? Bo to oni dopiero już bez tego strachu egzaminacyjnego mogą przekazać nam wiedzę. I tu mówię do siebie, od siebie zaczynając, no panowie instruktorzy, panowie egzaminatorzy, no niestety nie uczymy ludzi i nie sprawdzamy ludzi z obszaru umiejętności wykonywania prawidłowych hamowań. Prawdopodobnie nie robimy tego dlatego między innymi, że my uczymy tych ludzi jeździć z prędkościami rzędu 40-50 w 90 paru procentach, no a w związku z powyższym proces hamowania nie jest tym procesem, którego należy nauczyć. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ja tylko chcę tutaj oprzeć tą moją tezę, że mamy niemałą grupę dobrych kad i temat następny, czyli zbudowanie przynajmniej na poziomie samorządów wojewódzkich, a też wiem, co mówię, bo pamiętam czasy administracji rządowej nadzorującej egzaminy, czyli to, co się działo do końca 2005 roku, to, co być może wielu wspomina z nostalgią i chce nawet do tego wracać, tylko no, na Pana Boga, bądźmy obiektywni i porównajmy teraz, jaki był rzeczywisty nadzór nad egzaminami kiedyś, a jaki jest dzisiaj, tak? Jaka chociażby była i liczba skarg składanych na proces, jak one były rozpatrywane. Przecież pamiętam doskonale, że napisanie skargi było wydarzeniem wymagającym heroizmu, tak? Bo ludzie się bali pisać skarg. No przynajmniej dzisiaj uzyskaliśmy poprzez to, że te nadzory stały się, pomimo ich krytyki i ja mam świadomość, że im też w wielu elementach jeszcze nie dostaję, ale też mam świadomość ogromnego progresu. No niestety nie widzę go w obszarze nadzoru nad szkoleniem, tak? Być może jest to kwestia ilości. Tu mamy tylko 16 województw, tam mamy 300 kilkadziesiąt
podmiotów. Tutaj mamy często dedykowane nadzorowi biuro i ci ludzie się zajmują prawie że wyłącznie jednym. W starostwie mamy człowieka, który ma pod sobą i instruktorów, i stację kontroli pojazdów, i zespół drogowy, prawda, i być może jeszcze coś innego. Natomiast na pewno dużo tych ludzi w czasie tych naszych zmian jest i tylko trzeba ich umieć odnaleźć, więc być może no, szukajmy metody, żeby ich odnaleźć. I jeszcze chyba jeden temat. Dopracowaliśmy się bardzo ciekawego otoczenia, czyli tutaj mówię o informatyce, tak? Mm-hmm. Nie wiem, czy ja się nie pomylę, jeśli powiem, że byliśmy jednym z pierwszych krajów, który w 2001 roku wprowadził komputerowy egzamin teoretyczny. No on daje bardzo dużo możliwości. Inną jest rzeczą, że my niestety z nich nadal nie korzystamy na tyle, na ile można z tych rzeczy korzystać i o tym raport też mówi, tak? Ale na pewno to narzędzie jest, tak? Całe systemy właśnie gromadzenia informacji statystycznych. No, od 2013 roku każdy egzaminator oceniający negatywnie kwalifikacje zdającego wpisuje przyczynę nie tylko przerwania, ale także powodu uzyskania wyniku negatywnego. To jest niesamowita baza wiedzy i też wiem, że wiedzy troszeczkę rozproszonej, nieuczesanej, wymagającej uporządkowania, ale nadal ta wiedza jest i trzeba z niej skorzystać. I tu wielkie podziękowania dla dwóch instytucji, czyli dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i dla Instytutu Transportu Samochodowego. Mówię o instytucjach, myślę bardziej też o konkretnych osobach, ale lepiej wspomnijmy instytucje. Te dwie ostatnie konferencje, gdzie jest pokazane... Dodajmy PWPW właśnie, która organizowała i... Instytut Transportu Drogowego. Właśnie, jest. Samochodowego, przepraszam. I te dwie prezentacje, te dwa wystąpienia pana profesora Marcina Ślęzaka, pokazujące, co możemy wiedzieć i na ile już tą diagnozę, na razie fragmentaryczną, możemy wykorzystywać dalej, tak? No, wykorzystywać po to, żeby uczyć się na pewnych błędach. Tu nic nowego się nie odkryje. I raport też o tym bardzo, ale to bardzo konkretnie mówi, że to, co mamy dziś, jest takim nieskonsumowanym dobrem, tak? Więc ja to też widzę jako dobro, tak? Że my to mamy, tylko potrzeba woli i już są te zajawki dobrej woli, żeby właśnie to wykorzystać ku pewnemu dobremu. I nie sposób nie powiedzieć, bo chciałbym za tym pośrednictwem też wyrazić duże uznanie dla działań obecnego ministerstwa, czyli i dla pana ministra Webera, i dla pani dyrektor Renaty Richter, za rozpoczęcie dość fajnej reformy pytań. Jako wordowiec wiem mniej więcej, ile pytań zostało usuniętych z bazy w obszarze ostatnich 4 miesięcy, tak? I cieszy mnie to niezmiernie, bo to oznacza, że ta rękawica rzucona niecelowym pytaniom, pytaniom pułapkom, pytaniom niebędącym pytaniami, pytaniom szukającym dziury w całym, tak? A z kolei brakiem pytań, które doprowadzić mają do rozumienia rzeczywistości ruchu drogowego, do rozumienia potrzeb innych uczestników ruchu drogowego, nie tylko do odpowiedzi często udzielanej wyłącznie pamięciowo na jakieś zagadnienie. Cała ta idea też rozwijania owego testu ryzyka, tak? Jako kierowca uważam, że o wiele ważniejsza jest wiedza o tym, co ja w danym momencie zrobię, aniżeli wiedza o tym, co ja powinienem zrobić, nie? Bo to jest tylko część mojej decyzji. Powinienem wiedzieć, ale czasami to, że ja wiem,
to już trzeba wrócić do, prawda, filozofów i do błędu intelektualizmu etycznego Sokratesa. No co z tego, że ktoś wie, jak powinniśmy, skoro tak naprawdę tego nie robi, tak? I tutaj trzeba szukać możliwości. I raport też o tym traktuje. Ta część zachowań, o której często na kartach raportu miałem okazję przeczytać, jest bardzo ważną rzeczą. Ona nie może też zginąć z naszego obszaru. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu, bo to bardzo wydaje się trafne i cenne, a nie mnie oceniać oczywiście to, ale chciałabym trochę zmierzając już, bo patrzę, że ta godzina to jednak mało czasu, jak się okazuje. Takiego gaduły. Nie, ale to się tak umówiliśmy, że po to jesteśmy tylko we dwoje, przecież bardzo wiele osób się interesuje i bardzo wielu ekspertów mogliśmy zaprosić, ale warto było porozmawiać o tym raporcie jako punkcie wyjścia do poprawy. Stąd moje takie trochę zmierzające ku podsumowaniu, aczkolwiek niekończące jeszcze pytanie o to, od czego pańskim zdaniem zacząć to uzdrawianie czy szukanie działań ku dobremu. Z całą pewnością taka hipotetycznie można powiedzieć, że zburzenie systemu jest to niemożliwe. Mamy bardzo wiele zalet, mamy bardzo wiele wad czy punktów słabych. Na pewno czasy się zmieniają, trzeba się dostosowywać do innego rodzaju ruchu, innych pojazdów, innego pokolenia, które trafia na ulicę. Tutaj rola, jak mi się wydaje, psychologów transportu jest coraz większa i potrzebna. Może niekoniecznie w pracy z kandydatami na kierowców, ale już z zawodowymi, a z całą pewnością z kadrą, czyli głównie z instruktorami, no to ich rola jest nie do przecenienia. Czy pan się z tym zgadza i jak to uzdrawiać? Spróbujmy ku temu jakieś wnioski, jakąś opinię sformułować. No już dziękuję bardzo, bo wyjęła pani prezes mi z ust odpowiedź, bo nawet jak pani zaczęła, to odpowiedź pojawiła się momentalnie, nie musiałem szukać kadry i jeszcze raz kadry, czyli uczyć się, uczyć i jeszcze raz uczyć, chociaż autora tego powiedzenia nie wskaże. Co to znaczy? To znaczy głęboko przemyśleć najpierw te podstawowe zapisy, które mówią, kto może być instruktorem, egzaminatorem, instruktorem techniki jazdy, nauczycielem wychowania komunikacyjnego. No proszę państwa, jak możemy dalej trwać, jeżeli instruktor, tak, to może być 20-letni osobnik, bo 2 lata posiadanego prawa jazdy, bez wykształcenia nawet średniego, tak? Ja jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, że on skonsumuje nawet na tym kursie zakładanym, że najlepiej prowadzonym, tak? Elementy psychologiczne, elementy pedagogiczne, elementy pewnej reżyserii szkoleń, walidowania szkoleń, oceniania kursanta, on nie ma podstaw, tak? 5 lat tego doświadczenia jako kierowca i to jeszcze doświadczenia pogłębionego, to jest podstawa. Druga kwestia, egzaminy kwalifikacyjne pozwalające rozpoczynać kursy. O tym raport też traktuje. Nic nowego nie wymyśla. Wraca do czasów lat 90., kiedy nie było tak, że tylko przychód z uczestników wyznaczał liczbę kursantów na kursie instruktorskim czy na kursie egzaminatorskim. Była bariera, przez którą trzeba było przejść. Ja przypominam sobie swój kurs egzaminatorski, pozdrawiam Bydgoszcz, o ile dobrze pamiętam, egzamin wstępny zdały 3 osoby. Wstępny, czyli egzamin na kursanta. Wypuszczający, tak. I ja się nie dziwię potem, jako z kolei też prowadzący zajęcia, że na kursach egzaminatorskich na przykład, bo instruktorskich nie prowadzę, że ja mam wrażenie, że ja jestem na 2. stopniu kursu dla kandydata na kierowcę. Tak? Bo część tych osób ma takie deficyty, że trzeba wracać do poziomu kursu na prawo jazdy. Świetnie za to znają odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Także drugą kwestią jest formuła egzaminów, tychże kadr. I też tutaj raport pokazuje,
poboczną kwestią egzaminów jest kwestia kompetencji kadr. I tu nie chodzi o to, ile ktoś lat ma uprawnienie, tylko jakie ma doświadczenie. Bo ja książeczkę jakąś tam mogę mieć lat 15, natomiast ani razu uprawnień tej książeczki nie konsumować albo przeprowadzić ostatnie szkolenie, tak jak w moim przypadku 20 lat temu, tak? I co z tego, że ja mam legitymację instruktora, która mnie uprawnia formalnie do bycia członkiem jakiejś komisji, skoro u mnie już doświadczenia nie ma, tak? Więc tutaj rola komisji egzaminacyjnej, tak? I to, co chciałbym też powiedzieć, patrząc na zegarek, mianowicie kwestia podtrzymywania nawyków, rozwoju kompetencji kadr. Tak? No jest to teoretycznie realizowane poprzez warsztaty. W przypadku instruktorów nawet nie ma instytucji zatwierdzania programów, zatwierdzania wykładowców, jakiegoś planu rozwoju tego instruktora. No spójrzmy na inne grupy zawodowe. No ostatnio strażacy się pochwalili jeszcze w sierpniu zawodowi, że mają wreszcie wypracowaną koncepcję rozwoju zawodowego strażaka zawodowego. Tak? Też ostatnio pojawia się rozporządzenie o rozwoju zawodowym ratowników medycznych. No, obok nas grupy, nie mniej ważne niż my, głęboko reflektują nad tym, nie tylko jak uzyskać pewne uprawnienia, kwalifikacje, ale też reflektują nad tym, jak je podtrzymywać i jak je rozwijać. No, koncepcję warsztatów, zresztą też tutaj mamy to w raporcie mocno zasygnalizowane, no generalnie należy widzieć jako ocenę mierną mniej. Tak, taką ja przynajmniej owym warsztatom ocenę wyznaczam. No skąd ją biorę? No z opowieści, z rozmów, ze spotkań, z prowadzonych konferencji, dyskusji w czasie nich, prawda? Z nudy często, nudy, która właśnie z tych warsztatów wieje, tak? I tutaj nie tylko ci, którzy je planują, ale też ci, którzy je zatwierdzają, prawda? Ci, którzy je powinni, a nie kontrolują. No, generalnie rzecz biorąc, pozwolę sobie na takie ostrzeżenie. Ja naprawdę twierdzę niezbicie, że niebawem czeka nas koniec dożywotnich uprawnień, powtarzanych jedynie przez badania lekarskie czy psychologiczne lub warsztaty, tak? Bo ja już coraz mniej widzę grup zawodowych, tak, które nie podlegają w tym zakresie podtrzymywającej ich kwalifikacje, żeby nie powiedzieć konieczności rozwoju tych kwalifikacji, no regulacjom zgoła poważniejszym, aniżeli nasze środowiska. Także kadry, kadry i jeszcze raz kadry. Od tego zacząć można choćby już dziś. Tak, tu nie trzeba czekać na wielkie reformy systemu. Jest wystarczająca grupa ludzi w Polsce, która jest w stanie to wszystko zrobić. Zresztą przyznam się Państwu też tutaj do czegoś. Kiedy przyszedłem pracować do Warszawy, to między innymi też przyszedłem skuszony wizją Centralnego Ośrodka Szkoleń. Tu nie chodziło o to, żeby tylko w jednym miejscu kogoś uczyć. Tu chodziło właśnie o wypracowanie pewnych standardów, tak? Nie chcę już być tu krytykiem, bo założyłem sobie, że będę mówił samo dobro, ale takie mam wrażenie, że co miejsce, to troszeczkę inaczej są uczeni instruktorzy i co miejsce, to troszeczkę inaczej są uczeni egzaminatorzy, prawda? Panie Tomaszu, z tym dobrem to bym nie przesadzała, bo myślę, że rozmawiając na te tematy, wiele osób zdenerwowaliśmy. Może ktoś będzie nas mniej lubił albo nie lubił wcale, ale może, miejmy nadzieję, rozpoczęliśmy dyskusję. Ja nie śmiałabym tej naszej rozmowy w żaden sposób podsumowywać, jedynie pana o to poproszę, jeśli pan będzie miał takie życzenie. Natomiast wydaje się, że rozmawialiśmy po to, żeby zachęcić do rozmów dalszych, zarówno na ratuszowej, jak i przy różnych innych okazjach. To nie jest obojętny, jak się wydaje, raport dla bardzo wielu środowisk. Trochę się muszę obronić przed tym, że nie hamowałam pana przed mówieniem o środowisku egzaminatorów i doświadczeniach egzaminatorów. To jest bardzo dobra wiedza i ważna dlatego, żeby rozmawiać o szkoleniu, ponieważ to do was przychodzą dzisiaj, a ponieważ i to doświadczenie, i to pan ma, więc tu się nie bałam, nie obiecałam
obiektywizmu, ale wydaje się, że właśnie z perspektywy nie tyle poglądów egzaminatorów, ile efektów egzaminów i w różnych aspektach warto spojrzeć również na szkolenie. Warto, żeby to egzaminowanie też służyło nie tylko temu, żeby wydać szczególnie ekspresowo prawo jazdy, ale żeby wypuścić dobrego, dobrze przygotowanego, odpowiedzialnego kierowcę na wstępnym etapie jego kariery, oczywiście za kierownicą. Także ja dziękując pytam, czy zechciałby Pan jeszcze jedno pięciozdaniowo podsumować, bo o czymś nie powiedzieliśmy, po to, żeby no, ożywiać tę dyskusję, a nie zamykać jak dobrze szkolić i co zrobić powinno środowisko. To ja na razie taktycznie, bo widzę podniesioną rączkę przez pana Chomińskiego i mogę swój czas podsumowujący oddać jemu. A ja nie jemu, widzę. Bo jestem zaciekawiony, co chce nam powiedzieć, a od samego początku ta żółta rączka, ten emotikon jest podniesiony. Ale to jest taka historia, że my nie jesteśmy połączeni i aha. Ja... Okay. Ja niestety... Ja spróbuję panu Chomińskiemu dać uprawnienia panelisty, ale on musi je przyjąć. Okej. Okay. No bo też jestem bardzo ciekawy jego zdanie, bo znamy się już tak długo i przecież też wykorzystywany jest wielokrotnie. O, i teraz tylko jest pytanie... musiałby coś powiedzieć. Halo, halo? Tak, słuchamy. O, słychać. Dzień dobry panu. Dobry, czy ja jestem słyszany? Tak, już teraz tak. Aha, no ja z wielkim zainteresowaniem właśnie wysłuchałem tego wszystkiego, o czym Państwo mówicie. Mhm. Tylko na jedno, oczywiście zgadzam się tutaj absolutnie z większością w tych tematach, w których się w ogóle mogę zgodzić i mogę się wypowiadać. Natomiast jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Jak patrzymy później na skutki szkolenia, uzyskiwania uprawnień i ilości wypadków na drogach naszych i porównamy to na przykład z Wielką Brytanią, no to widzimy ogromną różnicę, a chciałbym zwrócić uwagę na to, że w Wielkiej Brytanii zupełnie inaczej można uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdu w ruchu drogowym. Dowiem to od osób, które tam właśnie uzyskiwały, tam się uczyły i tam się okazuje, że można wcale nie przechodzić przez kursy, egzaminy i tak dalej w ograniczonym w pewien sposób stopniu również bezpiecznie w tym ruchu drogowym uczestniczyć. Efekt jest taki, że jak się patrzy na ilość ofiar śmiertelnych, na przykład na 100 wypadków pokazywanych czy tam publikowanych, prawda, przy różnych okazjach, to się okazuje, że mamy tam zawsze około 9-10 przez od lat, a oni, którzy na dobrą sprawę pierwsze swoje prawo jazdy mogą odebrać po złożeniu wniosku internetowego tylko, tak, że chcą uzyskać, no to u nich jest tam 1,6, 1,5. Problem w tym również jest, że nie tylko, żebyśmy byli dobrze wyszkoleni przez instruktorów, przeegzaminowani i tak dalej, ale później problem jest w tym, żebyśmy naprawdę ograniczyli możliwości do popełniania wykroczeń w ruchu drogowym, czyli żeby tych osób, które kontrolują, czy które swoją obecnością, tak jak na przykład policja, swoją obecnością na drogach może uspokajać zachowania kierowców trochę samą obecnością, prawda? Nie trzeba koniecznie robić jakichś wielkich tam polowań, akcji i tak dalej, to żeby ta obecność również była bardziej zaznaczona. No to tyle z mojej strony. Dziękuję może Państwu. No bardzo, bardzo za te uwagi. Myślę, że dziękujemy oboje, Panie Tomaszu, bo oczywiście to jest szerszy problem, bo trzeba byłoby spojrzeć na ten system generalnie od przedszkola angielskiego, od tego, czego się te dzieci uczą i jaki człowiek składa i co już umie wniosek o wydanie prawa jazdy. Ale to nie ma co się wymądrzać. Myślę, że warto to uwzględnić w tych dyskusjach, które będziemy toczyli, że są inne systemy i tym systemom się przyjrzeć, żeby poszukać sposobu ochronienia nas. Naprawdę wypadków jest za dużo. Ja kończąc, czy zbliżając się do końca, bo nie zamykam jeszcze rozmowy oczywiście, chciałam powiedzieć, że słuchając pana Chromińskiego, uświadomiłam sobie, że przecież ktoś szkolił tego 30-latka, który spowodował śmierć 3-osobowej rodziny na autostradzie A1. Dopiero co i który gdzieś zniknął i teraz listy żelazne chce, żeby wydawać. Ja nie oceniam, to jest tragedia, ale to nie był jego pierwszy wypadek. Może nie jego tego samochodu. Natomiast ktoś, kto jedzie 253
nie powinien w ogóle na tę drogę trafić. Ktoś, kto rasuje samochody, nie powinien tego robić i się chwalić tym na stronie internetowej. A może się mylę, panie Tomaszu. Ja bym już nie chciał tego komentować. Mhm. Ja oddałem czas panu Chromińskiemu. Jedno tylko zdanie. Zachęcam państwa do przeczytania raportu, przynajmniej w części syntezy i wnioski. Naprawdę warto, bo rzeczywiście pominięcie tego dokumentu byłoby największym błędem. Bardzo zresztą dziękuję za spotkanie. Przepraszam za gadulstwo. Ja bardzo serdecznie dziękuję panu Tomaszowi. Chciałam powiedzieć, żeby zabrzmiało to i żeby się wpisać w ten literacko-poetycki ton. Warto było czekać, panie Tomku. Dziękuję. Jednocześnie dziękuję panu Chromińskiemu za reakcję. Nauczyliśmy się, że możemy czasem włączać i zapraszać osoby, które nas słuchają. I dziękuję państwu, że zechcieliście posłuchać. Zapraszam na dyskusję na Ratuszowej już za tydzień, w czwartek. Już wracamy do regularnego trybu. To będzie 13 października. Poprowadzi dyskusję pani Jolanta Michasiewicz, a temat gości już poda w zaproszeniu, które zostanie jutro, pojutrze opublikowane i w następnych dniach na Prawie Drogowym, Facebooku i w różnych innych miejscach, gdzie umieszczamy zaproszenia. Bardzo dziękuję i dyskutujmy rzeczywiście na tym, jak poprawić szkolenie, jak zrobić, żeby było nam na drogach bezpieczniej. Dziękuję bardzo, dziękuję panie Tomaszu. Dziękuję.